Myślę, że trener Erdogan będzie szedł raczej w kierunku zawężenia tej rotacji. Myślę, że 11 osób w meczu to jest troszeczkę zbyt dużo, aby poczuć odpowiedni rytm dla graczy i żeby znaleźć tych, którzy są najlepiej dysponowani. Nie ma oczywiście jednego sposobu na to, aby grać w sposób skuteczny. Nie ma jednej drogi do sukcesu. Zresztą granie taką szerszą rotacją myślę, że w fajny sposób pokazuje Anwil Włocławek i to też pomogło temu zespołowi mocno wygrać rozgrywki europejskie, także można grać szeroką rotacją, można grać na dużej intensywności i myślę, że to też próbuje grać Śląsk Wrocław. Ale myślę, że w tych najważniejszych meczach również w tej serii, która teraz trwa z Trefem Sopot, ważne będzie to, aby dać więcej minut liderom, aby wykrystalizować tę taką trochę węższą rotację, która będzie w stanie być optymalna. To też przecież Śląsk Wrocław robił w ubiegłorocznych playoffach. Było to trochę wymuszone też kontuzjami, ale myślę, że wtedy, kiedy złapali rytm liderzy tego zespołu, wtedy, kiedy ułożyły się te role w taki naturalny sposób, to wtedy Śląsk wyglądał najlepiej.